malowniczym krajobrazie Jeziora Dużego w Nowej Wsi pod Jabłonowem Pomorskim odbył się pierwszy festiwal muzyczny Stacja Kultura. Zorganizowali go młodzi ludzie w ramach projektu Dom Kultury Plus. No generalnie tak, cała impreza zrodziła się w zasadzie w głowach trzech osób, czyli Mateusza Dudka, cześć, to ja, do tego Sebastiana Małkowskiego i Radka Koprowskiego. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło projekt, który jest pod nazwą Dom Kultury Plus, inicjatywy lokalne 2017, do którego właśnie nasza trójka przystąpiła. No i tak się złożyło, że ten projekt wygraliśmy. Dalej, no wiadomo, że ten budżet w projekcie był dość ograniczony, chcieliśmy go zwiększyć i dalej, no poprzez wsparcie wielu, naprawdę bardzo wielu sponsorów, wręcz nie sposób ich w tej chwili wymienić, bo nie mamy tyle czasu, i oczywiście ludzi władz typu właśnie na przykład sejmik wojewódzki, chociażby marszałek województwa, do tego pan Przemysław Górski oczywiście, czyli burmistrz Jabłonowa Pomorskiego i starosta Brodnicki. No i w ten sposób w ciągu, no powiedzmy, około 2 miesięcy zebraliśmy odpowiednią kwotę, żeby to wszystko, co tutaj widzicie z tyłu, mogło po prostu powstać. No i w ten sposób zrodziła się cała impreza. Generalnie zamysł był taki, że troszeczkę mamy już dość tych, powiedzmy, imprez disco, disco, disco. Mało się dzieje w sferze rockowej, w sferze muzyki reggae, jazzu, bluesa i tak dalej. No i chcieliśmy coś stworzyć tutaj u nas, na tych naszych terenach. Na naszym festiwalu od piątku do niedzieli można spotkać style muzyczne typu punk, metal, death metal, poprzez rock, reggae oraz blues. Mamy również indywidualistów, którzy grają na chill stage'u, pokazują swoją twórczość. Ogólnie zamysł jest taki, żeby podczas prowadzenia cyklicznej imprezy przez lata również ściągać tutaj składy hip-hopowe, również elektroniczne i też mamy nadzieję, że uda nam się troszkę zapoznać ekipę tworzącą łagodniejsze jazzowe klimaty. Myślimy w ten sposób, aczkolwiek zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiejszy dzień wszystko pokaże, ilu przyjdzie ludzi, jaki będzie odzew, no i zobaczymy, jak to wszystko się tam obrodzi na następne lata.